No, jesteśmy, Małgosiu, na żywo. Po naszych perypetiach, że tak powiem. Tak, ja szybciutko spróbuję udostępnić naszą transmisję i może ktoś się zgłosi i po prostu powie nam, czy nas widać i słychać. Nie? Już może ktoś będzie, bo mamy małe opóźnienie. Może ludzie myśleli, że nas już nie będzie. Mamy dwie osoby. Może ktoś nam napisze, zaraz zapytam, czy nas widać i słychać. Widzę, że są trzy osoby na live'ie. Napiszcie, czy nas widać i słychać. Cztery już są. Proszę, żeby my mamy duże problemy, że tak powiem, głosowe. Jesteśmy na dwóch telefonach, na dwóch laptopach i ufam, że widać i słychać. Dzięki, brawo, Rafał. No to jednak wiesz, udało nam się. Witaj, Rafał, i dziękuję, że nam powiedziałeś. Witamy wszystkich widzów. Witam Ciebie, Małgosiu, bardzo serdecznie, a więc. Ileś widać i słychać, pani Ania Grabska pisze, witam bardzo serdecznie. Więc o, pan Krzysztof też pisze, widać, słychać, panie. No to udało nam się, Gosiu, więc idziemy, póki nas słychać, bo miałyśmy trochę, przepraszamy za opóźnienie, ale naprawdę stresa trochę miałyśmy, bo nijak nie chciało, nie było od strony Małgosi głosu, ale już poszłyśmy na telefon i idziemy z tematem do was. Bardzo, myślę, ciekawiącym wielu z was, jak klątwy, spory, te wszystkie konflikty rodowe wpływają na nasze obecne życie. Małgosia opowie nam też, czym właściwie jest ta klątwa, bo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, rzucając tak na prawo i lewo słowa bezwiednie, nie wiedząc, że klątwi drugiemu człowiekowi. A więc, Małgosiu, przekazuję Tobie głos. Powiedz na temat króciutko o sobie, jak zwykle, i szybciutko idziemy do tematu, żeby nam się udało. No tak samo ja nagrywam, wiesz, ze wszystkimi dzieci, nawet i wczoraj, i wszystko jest okej, okay, a nam tu ktoś wyraźnie, Małgosiu, przeszkadza, ale my się nie damy. Dzisiaj, tak. To jest niesamowite, to jest, ale idziemy z tematem, żeby widzowie mogli usłyszeć naprawdę te bardzo ciekawe rzeczy, bo temat jest naprawdę ważny i ciekawy. Proszę bardzo. Tak. Tak. Tak.
Tak. Tak. Tak. Tak.
Małgosiu, przepraszam, bo Małgosiu, ktoś tu pisze, że ciebie nie słychać. Nie, nie, ale to może głośniej mów, albo ja się nie będę odzywać, a wyciąg słuchawkę z telefonu. I daj na głośno mówiący. A czy teraz słychać, Małgosie? Mów coś, Małgosiu. Czy ktoś może napisać, czy teraz Małgosie słychać? Od początku nic nie słychać, piszą. Nie, nie słychać. A czy mnie słychać? A czy mnie słychać? Nikogo nie słychać? Mnie też nie słychać? To już nie wiem. Zaraz. Ja wyciągnę z komputera słuchawki. Zobaczymy, czy będzie pogłos. I dam te słuchawki tutaj. Zobaczymy. Ktoś ewidentnie, no widzisz, Małgosiu? Bo ty mnie słyszysz. Ja słyszę ciebie, co ale nie oczywiście. Chociaż nie wiem, gdzie. Zaraz, poczekaj. A dobrze, a teraz Małgosiu mów, bo wyciągnęłam słuchawki z telefonu. Czy teraz mów kilka słów. Teraz lepiej ludzie piszą, teraz lepiej. Tak. No właśnie, teraz tu pisano, że ciebie nie było słychać od początku. O, teraz słychać panią Małgosię, piszą, że teraz słychać. A to się słychać? Tak, mnie słychać. Aha, to ciekawa rzecz. Okej, to wracamy do początku wobec tego. Tak. Co to jest klątwa właśnie? Małgosia się naprodukowała tutaj, a tu nie było nic słychać. Okej. Co to jest klątwa? Być może niektórzy myślą, że klątwa to jest takie zdarzenie, taka sytuacja, którą może spowodować tylko osoba, która ma do tego jakiś specjalny dar. Czarownica, wiedźma jakaś, przesłucha, czy te osoby, które się tym zajmują. Tak też, ale ja takich osób nie znam osobiście. Najczęściej spotykam się z takimi sytuacjami, które niecelowo, ale w wyniku sytuacji życiowych rzucają osoby będące z sobą w bliskich relacjach. Najczęściej jest to, są to relacje między rodzicami a dziećmi. I ci rodzice wcale nie chcą rzucać tych krąg na dzieci, tylko że mają taki sposób bycia, wychowywani byli w jakiś sposób przez swoich rodziców. I w związku z tym przyjęli pewne sposoby zachowań, relacji w stosunku do dzieci. I problem jest tak, że ich krytyczny stosunek do dziecka, sposób wyrażania, w sposób określania niektórych sytuacji życiowych w relacji z dzieckiem jest taki, że używają pewnych określeń i słów, które są dla dziecka przykre, niemiłe. I w związku z tym, że dzieci w tym najmłodszym wieku są bardzo wrażliwe, przyjmują bardzo dosłownie wszelkie informacje skierowane do nich, to stwierdzenie rodzica, mamy lub taty, którzy są najbliższymi osobami, z którymi dziecko jest najbardziej związane emocjonalnie, ich zdanie jest dla dzieci, zdanie rodziców jest dla dzieci zawsze najważniejsze. Dzieci przyjmują zdanie rodziców, nawet jeśli te informacje są bolesne i krytyczne, przyjmują jako, można powiedzieć, jako święte słowa. Później, im bardziej jest to właśnie dla dziecka bolesne, tym bardziej się to realizuje w życiu, tym mocniejsze na skutki. Jakie to mogą być informacje, jakie to mogą być zdania skierowane do dzieci? Czasem w rozdrażnieniu mama lub tata mówi, ale ty to jesteś gamon, nic nie umiesz zrobić. Taka
fajtłowa, czy majza, lub taki, taki jesteś, lub taka jesteś, rozrozumiana, nierozgarnięta i tym podobne krytyczne uwagi. To powoduje, że dziecko przyjmuje to bardzo emocjonalnie. I im więcej jest tych emocji, tego cierpienia emocjonalnego w dziecku na skutek tej sytuacji, im większy jest ten ładunek emocjonalny również ze strony mamy. Mamy lub tatę, rodzica. To stwierdzenie osadza się w tym małym człowieczku bardziej, mocniej. Później w kolejnych sytuacjach, jeśli akurat rodzice mają taki sposób bycia, że używają często takich określeń krytycznych w stosunku do dziecka, jeśli to jest powtarzane, to utrwala się, gruntuje się i pozostaje w podświadomości, ale również w świadomości, pozostaje to na całe życie, na zawsze. I jak to, co się z tym dzieje, gdy ten mały człowieczek, dziecko, staje się dużym człowiekiem, dorosłym. Później w różnych sytuacjach życiowych, gdy jakieś inne osoby spowodują, że ten dorosły człowiek, w którym osadziły się te właśnie wspomnienia, przeżyć w relacji z rodzicami, gdy ten dorosły człowiek spotyka się z podobnymi sytuacjami skierowanymi do niego przez inne osoby, to powoduje jakby odnowienie tamtego cierpienia i bólu dziecięcego i automatycznie odpala reakcja taka, która materializuje się w ten sposób, że człowiek dorosły, który przyjął, że jestem ramoniem, ciamarią i tak dalej, automatycznie zachowuje się w ten sposób w życiu. Znaczy on nie chce się tak zachowywać, ale mózg zakodował to w taki sposób, mózg biologiczny zakodował to w taki sposób, że to następuje reakcja automatyczna i tu się te mechanizmy działają, spełniają się w sposób samotniczny. Czyli dlaczego to się dzieje? Nasz mózg przyjmuje, ma jedno zadanie biologicznie. Ma spowodować, że człowiek przeżyje. Tylko to jedno zadanie. Ma wybierać takie rozwiązania, że we wszystkich sytuacjach życiowych człowiek będzie dalej żył, przeżyje. No. I nawet jeśli to są sytuacje dramatyczne, bolesne i dane rozwiązanie, dany sposób wyjścia z tej sytuacji, które nasz mózg wygra, bo to przecież nasz mózg jest tym decydującym komputerem, zawiadowcą naszym, podejmującym decyzję. I jeśli jest dramatyczna sytuacja, człowiek no, przeżyje, no bo jeśli dalej żyje, to przeżyje, ale nawet ze skutkami takimi, że jest to bolesne, ciężkie przeżycie, niemniej jednak mózg myśli zero-jedynkowo. Życie lub śmierć. Więc jeśli w tej ciężkiej sytuacji człowiek przeżył, to znaczy, że to jest dla naszego mózgu dobre rozwiązanie. To jest tak, jakby nasz mózg myślał, aha, on przeżył w tej sytuacji. To znaczy, że to jest dla niego dobre. Będę mu to powtarzał dalej. Będę mu te same rozwiązania dawał w każdych podobnych sytuacjach. I w związku z tym, jeśli w dzieciństwie to dziecko, które zostało zranione przez rodzica, przez któregoś rodzica, w sensie emocjonalnym, przeżyło, to we wszystkich sytuacjach życiowych, w których ten dorosły człowiek już później jest też raniony emocjonalnie przez innych, też nasz mózg przyjmuje, że jest okej. I w związku z tym powtarza to, uznaje, że to jest dobre. Powoduje takie decyzje, takie wybory nasze, że one prowadzą nas do klęski, do tego, że spełniała się ta przepowiednia rodzica, przepowiednia tej osoby, która spowodowała, czyli mamy lub taty, która spowodowała zakotwiczenie się tego, tej informacji i tego cierpienia emocjonalnego. Wobec tego, co można tu zrobić? Oczywiście wiele
wiele osób takich spotykam. Właściwie większość osób, z którymi pracuję w tych takich procesach terapeutycznych, to są osoby zranione emocjonalnie przez rodziców. I najczęściej nie są to sytuacje takie, w których są to, w których te osoby pochodzą z patologicznych rodzin. Absolutnie nie. Są to zupełnie normalne rodziny, zupełnie, powiedzmy, przeciętne. Jeszcze raz użyję określenia. Normalne rodziny. Normalne, ale przepraszam, bo w normalnej rodzinie tak się nie robi. W społeczeństwie uznane, ja to tak rozumiem, bo nie ma alkoholu, nie ma tak zwanej patologii, to się uznaje, że rodziny są normalne, Małgosiu, tak ja to odbieram. Ale to nie jest normalna rodzina, kiedy matka mówi, ty fajtułapo, ty to nigdy nic nie osiągniesz, z tobą to wiecznie, z tobą to zawsze. To nie jest normalna rodzina według mnie, a takich rodzin jest około 3/4. Tak jest w moim odczuciu. Tak. A ja przepraszam, bo chciałam tak uświadomić, że ktoś myśli, że to jest normalne w jego rodzinie. Ja też tak myślałam, że w mojej rodzinie było długo normalnie, nie było alkoholu i tak dalej. Przemoc była, no mama tam dzieci bije i tak dalej, wyzywa, przeklina, jak mówisz, wiesz, poczekasz do wszystkich pań, nie tylko, pamiętaj, poczekaj. Zobaczysz, jeszcze sprawdzą cię słowa mamy. Wspomnisz słowa matki. To jest tak potężna klątwa matki do córki. Do wszystkich matek to mówię. Nie macie pojęcia, jaki to jest bagaż na całe życie dla swojego dziecka. Potężna. Już oddaję ci, Małgosiu, głos, bo chciałam, żeby to podnieść, bo to jest bardzo częste u mnie też w sesjach. Więc bardzo ważne, żeby podnieść. Ja jeszcze tylko zapytam, proszę Państwa, czy nas dobrze, upewnimy się, czy nas obydwie dobrze widać i słychać? Czy wszystko przebiega bez zakłóceń teraz? Ktoś, proszę, żeby, Rafał, proszę napisz, czy nas dobrze widać i słychać ogólnie, żeby to znowu nie płynęło z jakimiś przerwami. Poczekaj, może ktoś napisze, bo... Nie wiem, czy słychać. Nikt nie odpisuje. Rafał, czy możesz napisać, czy nas widać i słychać? Ja napiszę, bo może nas nie słychać. Panią Małgosię trochę słabo słychać i z pogłosem. Ale jest zrozumienie, co Małgosia mówi. Rozumiecie to, tak? Dajcie znać, czy jest to zrozumiałe, co mówi. Bo pani Grażynka pisze, widzę i słyszę. No dobrze, Małgosiu, kontynuujmy wobec tego, jak... Jest zrozumienie, tak, Rafał napisał. Panią Małgosię słabiej słychać, można się wsłuchać. Bardzo dziękuję, pani Aniu. Więc może ty byś sobie podgłośniła coś, bo ja nie wiem, czy ja mogę podgłośnić więcej. Ja jeszcze spróbuję w komputerze, bo może ciebie będzie lepiej słychać. O, a teraz mów, zobaczymy, czy będzie lepiej. Że często się spotykam z takimi problemami właśnie ala klątwa w rodzinie, że to stwierdzenia, które zadziałały jak klątwa, to co można z tym zrobić? Jak to odczynić? Polega to na tym, że osoba, której to dotyczy, musi precyzyjnie dotrzeć do tej pierwszej sytuacji, w której została w ten sposób zraniona. To pierwsze zdarzenie, w którym to się zdarzyło, w którym przeżyła ten ból. Czyli analizujemy precyzyjnie dzieciństwo i odszukujemy taką sytuację. Musi poczuć w sobie w ciele emocje związane z tamtym zdarzeniem, z tamtym połączeniem emocjonalnym. I dopiero wtedy zrozumienie i jakby to odczucie tych emocji
ponowne, już jako osoba dorosła, ze świadomością, że jestem bezpieczna, bo jestem teraz dorosła. I to powoduje, że wyłącza się ten mechanizm. Owszem, czasem potrzeba trochę czasu, żeby to się zaktywowało tak na 100%, ale tylko właśnie uświadomienie sobie i odszukanie tej pierwszej sytuacji, w której się to pojawiło, ten uraz, jest takim sposobem na to, żeby to zaktywować. Wiele takich sytuacji spotkałam, na przykład te wzrosty pokoleniowe są tak silne, że nieświadomie, automatycznie są powtarzane w kolejnych pokoleniach. I na przykład zdarzyło mi się taka sytuacja, że mężczyzna około 40-letni, gdy był małym chłopcem, ojciec się na niego wkurzył i mówi do niego, żeby je zdechł. Taki język społeczny w czasach, powiedzmy, 30 lat temu. Wyobrażacie sobie Państwo, jakie to jest dla 5-letniego dziecka, 10-letniego dziecka. Bolesne, traumatyczne, pozostaje ciągły lęk o to, czy tata mnie kocha. Czy jestem wystarczająco dobry dla taty? Czy aby, jak się zachowam w jakiś sposób taki, który tacie się nie spodoba, czy on mnie nie przestanie kochać? To jest autentycznie, to są autentycznie myśli dzieci, które zostały w jakiś sposób przez rodziców odrzucone, zranione emocjonalnie. I co się dzieje, gdy ten mężczyzna zakłada swoją rodzinę i przychodzi mu na świat chłopiec, który też ma około 10 lat. W jakiej sytuacji, która była dla tego ojca nieogarnuje emocjonalnie, coś się wymknęło, do swojego jedynego syna mówi to samo, co powiedział do niego jego ojciec, żebyś zdechł. Są lata 2000, prawie 20, bo spotkacie z tą sytuacją jakieś 2 lata temu. Potrafimy obsługiwać wszelkie urządzenia informatyczne, wszelkie mechanizmy skonstruowane precyzyjnie i w sposób jakiś taki wymagający wielkich umiejętności, a nie umiemy zachować się w stosunku do siebie, szczególnie w stosunku do swoich dzieci. Dzieje się coś takiego, że jako dzieci mamy pewną wrażliwość. To, w jaki sposób traktują nas dorośli, jest dla dzieci bolesne. Potem przychodzi taki moment, że stajemy się dorośli, jakoś tak się to dzieje, że przestajemy być wrażliwi, przestajemy odbierać sytuacje, emocje, odczuwać. Przestajemy, nie wiemy, jak emocjonalnie reagują dzieci. I powtarzamy te same mechanizmy, te same zranienia w stosunku do dzieci swoich, które doświadczyliśmy z dzieciństwem w relacji z rodzicami. To jest właśnie ten przekaz pokoleniowy. To jest to, teologicznie i powiedzmy energetycznie, taki mechanizm, który działa samodzielnie i znowu, tak jak tutaj z poziomu mózgu, jest przyjęty w rodzinie i w rodzie jako sposób, jako dobry sposób na życie. Dobry sposób do tego, żeby rozwiązywać pewne problemy. Tak się zachować. W poprzednim pokoleniu nasi rodzice się tak zachowywali, dziadkowie, takie były standardy przyjęte w rodzinie. Wobec tego, nawet mając świadomość, nawet mając ukończone pewne szkoły i mając inne poglądy na świat z poziomu świadomego, w różnych sytuacjach takich, które pojawiają nam się niespodziewanie i podpalają nam te emocje dziecięce podprogowo, podświadomości, zachowujemy się tak jak kiedyś zranili nas nasi rodzice. No
Małgosia, powiedz mi taką rzecz, przepraszam, bo takie coś mi się nasunęło, bo mówimy o tych klątwach, nie? I żebyś zdechł taką. Ja się z tym też spotykałam od dziecka, żeby cię szlak trafił, wiesz, takie. Ale ja myślę, że jeżeli tak zwane ziarno takie trafi na podatny grunt, to takie dziecko może naprawdę umrzeć. Bo to Tak, to jest tutaj świetnie, trzeba tak też świetnie. podkreślić, że jeżeli nie w tym pokoleniu, to jak się odpalają te wzorce, jak mówisz, w którymś tam pokoleniu, brzydko mówiąc, tak jak przeklinał ojciec, zdechni, no to wiesz, to dziecko umiera i jeszcze w moim odczuciu taką śmiercią, jakby przysłowiowy pies pod płotem, wiesz, w takim moim odczuciu, bo może pójść w nauk. I może tak skończyć życie właśnie pod płotem. Też Tak, taka siła jest tego przekleństwa, tak myślę. nie kontroluje tej swojej myśli, Tak. nie zamierza tak zrobić, jest to zupełnie automatyczne i impulsywna reakcja miesiąca, ale właśnie dlatego ona tak mocno działa, bo jakby jest naładowana emocjami. To emocje są też ładunkiem nośnym wszelkich informacji. Gdybyśmy potrafili reagować w życiu, przekazując tylko te informacje jako fakty, bezemocjonalnie, tak jak chciałam powiedzieć, że tak jak przekazują prezenterzy pogodę w telewizji, ale teraz już nawet prezenterzy w telewizji nie są bezemocjonalni. Oni też wszyscy grają emocjonalnie nami, jako widzami, jako publicznością, po to, żeby coś zyskać, prawda, popularność swoją. I to emocje powodują właśnie, że my się na coś zahaczamy. Albo kogoś lubimy, bo jest, powoduje w nas te pozytywne emocje, albo kogoś nie lubimy, bo powoduje w nas negatywne emocje. I teraz, tak jak powiedziałeś, Zosiu, co może zrobić? Taka to jest zaprowadza, które dziecko słucha przez, powiedzmy, przez całe swoje życie, przez całe swoje dzieciństwo, a później jeszcze wiele osób wyprowadza się z domu, zakłada swoje rodziny, a mama i tata lub mama lub tata nadal mają krytyczny stosunek do tej osoby, co powoduje, że autentycznie nie wychodzą, ale też nie wychodzą żadne biznesy, sprawy zawodowe się nie układają. Sprawy rodzinne się nie układają. Oczywiście dzieci tych osób też zaczynają źle traktować tych swoich rodziców, którzy w dzieciństwie byli zranieni przez swoich rodziców. Czyli ten przekaz w taki sposób działa. Ostatnio miałam taką sytuację. Zaraz muszę chwilę pomyśleć, żeby sobie przypomnieć. Pan, który ciągle był krytykowany w domu w dzieciństwie. Ciągle ojciec mu coś tam wytykał, dopuszczał się nawet przemocy, po to, żeby go wychować na mężczyznę, prawda? Taki był tam, jest taki był cel. Takie musztrowanie i szykanowanie. Matka nie zwracała na to uwagi, bo uznawała, że chłopcu to, że chłopca powinien ojciec wychowywać, żeby stał się mężczyzną. Co się zdarzyło po latach? No, założył rodzinę, skończył studia, nie pojawiły mu się w życiu, nie pojawiły, ma dwie córeczki, nie wydał na świat syna i może to właśnie z tego względu nie wydał na świat syna, bo już jakby poszła informacja gdzieś, nie wiem, przez klej, czy natura to uregulowała, czy może biologicznie w jego mózgu zaszła taka decyzja została podjęta, nie wydam na świat chłopca, żeby nie musiał tak cierpieć jak ja. Żebym nie musiał być dla niego taki, jak dla mnie był mój ojciec. Żeby nie powtarzać tego wzorca. Albo, Małgosiu, bo tutaj też dobrze to podkreślić, Ruth jest tak bardzo w nim tyle mordów, gwałtów, krzywdy, że on się ma skończyć ten Ruth,
na tym, który spłodził te córki i nie idzie dalej nazwisko. Też tak może być, prawda? Ale linia męska ma się skończyć. Skończyć, tak. Była ta największa agresja, tak, tak. Musi się zakończyć męska linia. Tak zaobserwowałam, że mniej więcej 4-5 pokoleń, i jeśli w Chrystuszach Biblii do 4 pokolenia te przekleństwa, jeśli w cudzysłów to tak powiem, jeśli ktoś popełnił grzech, tak to Biblii się nazywa grzech, to ukarane zostaną 4 pokolenia do przodu, prawda? Czyli co to jest? Dzieci, wnuki, prawnuki i praprawnuki. Prawnuki i praprawnuki, tak. I później zauważam, że na tym 4 pokoleniu praprawnuka kończy się jakaś linia, albo kończą się w ogóle dzieci, tak. I przychodzą dzieci na świat, albo kończy się, jeśli to etyczne, tak nawet powiedzmy, to etyczne zaburzenie, czy etyczne, to ten powiedzmy błąd systemowy, który jest powtarzany w rodzinie, w rodzie, tego zachowania takiego negatywnego, nieetycznego, niemoralnego często, powtarza się przez te 4 pokolenia, no, na tym 4 następuje jakby zakończenie albo tej linii, jak już mówiłam, żeńskiej, albo męskiej, jeśli to zależy od tego, po której linii to było, lub zupełnie nie rodzą się dzieci. Tak natura na szkoleniu. Tak. Żeby ten taki właśnie szczególnie dotkliwy błąd, który w tym razie narastał przez pokolenia, żeby dalej nie był przenoszony. Małgosia, ja zapytam jeszcze kontrolnie, czy troszkę jest lepiej, czy Państwo widzą i słyszą, bo Pani Lucyna napisała, że teraz dołączyła i Panią Małgosię słychać po głosem i trudno się słucha. Ja tam napisałam, że mamy trudności, ale chciałam zapytać Państwa, czy słychać, czy jest to dla Was zrozumiałe? Bo pani Anna napisała, że trzeba się tam wsłuchać, no bo jak ktoś chce usłyszeć, no to się wsłucha i zrozumie, bo no nie od nas to zależne. Mamy takie problemy techniczne już, robiliśmy wszystko, żeby w ogóle się odbyło, bo już się raz nie odbyło, było odwołane, bo też był problem właśnie z głosem. Też rozmawiałyśmy przed i nagle urwało i koniec, mogło się nie słychać. Więc czy... Jak się wsłucha, to można zrozumieć, jest zrozumiałe, ale jak słychać, Rafał, proszę mi powiedz. Czy Małgosię słychać w ogóle? Czy zrobić głośniej komputer? Jest lepiej i zrozumiale. Aha. No to jest ok. Tak, jest ok. Już dzisiaj naprawdę byłam zażenowana z tym, że rozłączyła się ta rozmowa. No. Ja po poprzedniej tej audycji, której się też rozłączyliśmy gdzieś tam w trakcie, a potem kolejna się w ogóle nie odbyła, wezwałam informatyka, zapłaciłam mu za usługę, on mi to naprawił. Korzystałam z laptopa na innych kanałach, jak to powiedzieć. Dzisiaj Zosią się to zrobiło. Poczekaj, bo Rafał pisze, że nie słychać. Rafał, ale czy mnie słychać, czy tylko Małgosi nie słychać? Bo to jest bardzo dziwne, Małgosia, wiesz, ktoś nam naprawdę bardzo próbuje przeszkodzić, bo ja nagrywam też, ty nagrywasz też i nie ma problemu. My zaczynamy rozmawiać, porozmawiamy i nagle nas zrywa. I nie ma głosu swojego, nie słyszę ciebie w ogóle. Czy mnie w ogóle słychać? Czy jest w tym słyszalna? Bo pani Grażynka napisała, że jest lepiej i zrozumiałe. Rafał teraz pisze, że w ogóle nie słychać. Więc słychać czy nie słychać? Bo jest na wizji trochę osób, więc może ktoś, może u kogoś słychać. Zosiu, ciebie słychać, panią Gosię słychać. No i dobra, to idziemy, Małgosiu. Nie poddajemy się dzisiaj, nie? Nie poddajemy się. Tak, tak. Bo to są takie proste rzeczy, prawda? Tak. Ale one są tak powszechne i mamy to tak zakorzenione w sobie, że mam wrażenie, że społeczeństwo nie chce ich słyszeć. Tak, o właśnie. Wiąże się to też z tym, że ja
jako rodzice mamy takie poczucie pychy i wyższości nad dziećmi, że tak. Uznajemy, że dzieci, że z dziećmi nie trzeba się liczyć. A tak, ryby i dzieci głosu nie mają. Ja ciągle to powtarzam, ciągle, no, to jest takie moje porównanie. To jest tak jak z Abrahamem i jego synem, gdy Bóg ukazał tego swojego syna, żeby go włożyć w ofierze. I ten Abraham potulny i tak bezbronny wziął swojego syna i poprowadził tam na górę, żeby włożyć w ofierze, spalić w Chrystusie, w tej ofierze całopalnej. O Bóg tak zawołał. Owszem, Bóg w ostatnim momencie powiedział, okej, Abraham, jest wszystko w porządku, wierzę, widzę, że jesteś niekontrolny i nie musisz tego swojego syna składać mi w ofierze. Ale proszę zwrócić uwagę na rzecz następującą. 2000 lat Biblia, ten Nowy Testament jest, a to było w Starym Testamencie, bo z tego tyle lat powtarzany jest jak ten mit, ta legenda. W Polsce, w naszym społeczeństwie, powiedzmy kilkaset lat od momentu, gdy staliśmy się krajem katolickim, jest to pokazywane, jakby stawiane za wzór oddania Bogu, ale o czym to świadczy? O tym, że nie musimy się dzieci liczyć. I w związku z tym zawsze tak jest, że te najtrudniejsze problemy wynikają właśnie z tego, z tych relacji rodzicielskich. To są te takie największe cierpienia i bóle, które potem się w życiu materializują i powodują niepowodzenia i problemy życiowe. Te problemy życiowe to jest właśnie takie, że jakby człowiek nie może się spełnić, nie może realizować swojego pełnego potencjału. Do tego dochodzą choroby i inne takie okoliczności nie przyjęte. Ja jeżeli mogę, Małgosiu, przepraszam, bo mówiłaś o tej Starym Testamencie i tak dalej, no ale z całym szacunkiem do tego, myślę, że obydwie wiemy, że Bóg Starego Testamentu, no to Bóg ze Starego Testamentu, ale Bóg Stwórca, nigdy nie żądał i nie będzie żądał ofiar. Prawdziwy Bóg, Stwórca, który mnie, ciebie i wszystkich stworzył, nigdy nie zażąda ofiary. Stworzył nas w radości, dlatego radość jest najwyższą wibracją w całym wszechświecie. Ponad miłością, później jest miłość, w radości z miłością, żebyśmy żyli, byli zdrowi, szczęśliwi. Więc tutaj, jeżeli ktoś ma w głowie jakąś karę, grzech, pokutę, niegodności, moja wina, moja bardzo wielka wina, to chyba nie o tym samym Bogu mówimy. Bóg to kocha nas bezwarunkowo. Bóg nam dawno wybaczył, my sobie tam czegoś nie możemy wybaczyć, bo mamy te nakładki, o których Gosia mówi tutaj, rodowe. Pamiętajmy o tym, że nie musimy ani padać na kolana, ani modlitwy błagalnej robić, bo tego ojciec, matka, bo to jest ojciec i matka, nie chce tego od swoich dzieci. Czy ty też tak uważasz, Małgosiu? Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie wyobrażam sobie, że mogłaby, że jakikolwiek ojciec, matka chcą dla mojego dziecka, żeby mu się źle wiodło. Wszystko to się dzieje znowu na zasadzie takiej, że nasza wola z poziomu świadomego ma mniejszą moc sprawczą niż to, co oddziałuje na nas systemowo. Tak podrodowo, z podświadomości. Te wszystkie przyjęte uwarunkowania społeczne. Tak. Chociażby te religijne od setek lat. To, co społecznie, te pewne mechanizmy, które są zasady, które wymogi, których od nas oczekuje społeczeństwo. Ten sposób bycia taki, że my jako dorośli mamy większe prawa niż dzieci na przykład. To powoduje, że jeśli to jest utrwalone, długotrwałe i masowo przyjęte, to jest to tworzy się silny egregor tej informacji. I to wywołuje właśnie ten taki duży ładunek sprawczy, dużą moc sprawczą to powoduje. Ale też chciałabym o takich, może niekoniecznie tylko o dzieciach mówić,
Natomiast to najbardziej jest takie. Małgosiu, ale ja przepraszam jeszcze raz, bo mówisz o bardzo ważnej rzeczy, że powstaje taki egregor. To od razu trzeba ludziom też podać informację, że jeżeli podpięci są pod taki egregor, jakikolwiek myślowy, religijny, trzeba się od tego uwalniać, żeby nie zasilać własną energią. Bo jeżeli jesteśmy pod to podpięci, dalej mamy to w głowie, to tam idzie nasza energia. Tak. Czyli musimy być uważni, zawsze uważni przy sobie. Jeśli pojawia się jakiś emocjonalny stan, który jest dla nas dyskomfortem, trzeba się zastanowić, o co chodzi. Co powoduje, że ja na przykład jestem rozdrażniona w tej sytuacji, że reakcja tej osoby powoduje u mnie złe samopoczucie. Może się okazać, że taka osoba, która właśnie rozdrażnia nas, powoduje na to rozdrażnienie, że ona jest jakby takim samotnicznym reprezentantem, jakby ma podobne cechy, podobne jakości, jak na przykład matka. Zachowuje się w podobny sposób, jak matka lub ojciec, czy jakaś inna osoba, która nas czymś zraniła. I wtedy dopiero odszkując ten stan sobie i całą tę sytuację, znowu dochodzimy do tego, odkrywamy, co jest tym mechanizmem zapalnym. To jest drobiazgowa praca, taki proces bycia w uważności, w takim kontakcie z sobą. Nie można tych emocji, które nam się pojawiają, jakby odpychać. Tak, tak. Tutaj ja zawsze, ja do siebie mówię, o co mi chodzi? Budzę się na przykład i czuję, że mam jakieś, jestem lekka rozdrażniona. Zadaję sobie pytanie, o co chodzi? Co się dzieje? Coś się okazuje czasem, że później w ciągu dnia pojawia się sytuacja taka, która mi pokazuje, jakby odpowiada na to pytanie, skąd się wziął ten stan rozdrażnienia. Czasem jest to tak, że wcześniej wyczuwamy już, co się zdarzy. Tylko nie wiemy, co to jest. No właśnie. Tak, to jest tak, że na skutek tych wszystkich uwarunkowań rodowych i społecznych szerszych też, każdy z nas ma jakby wytyczoną taką prawdopodobną drogę życia swojego. Czyli jeśli wyszedłem z takiej i takiej, wyszłam z takiej i takiej rodziny, w tej rodzinie wydarzało się tak i tak, w tej rodzinie dziewczynki były przeznaczone na przykład do tego i do tego, tak to było przyjęte, a chłopcy do czego innego, mieli inne role i tak dalej. W tej rodzinie na przykład był taki zwyczaj, że mężczyźni mogli bić kobiety. Że umierali młodo na raka, też jest takie dokładnie. To są różne tego typu uwarunkowania. Tak. I nawet jeśli one są bolesne i traumatyczne, to osoby będące żyjące od pokoleń w takim schemacie nie są w stanie nawet zdać sobie sprawy z tego, że to oddziałuje. Tak. Że to jest tak silne. I dlatego nawet osoby w rodzinach, te osoby, które chcą się zmienić, chcą zmienić swoje życie i podejmują jakieś procesy, cała rodzina często się buntuje na to, żeby nie pozwolić im wyjść. To buntuje się, jest bo te pozostałe osoby, one też nieświadomie to robią. To się dzieje, to jest taki mechanizm energetyczny, że jak się zmieniamy, my na przykład zmieniamy swój stan emocjonalny, stajemy się spokojniejsi, to ci wszyscy, którzy byli wokół nas, przez długie lata, oni nie są w stanie znieść tego spokoju. To jest tak jakby gorąco się robiło, nie fajnie w otoczeniu. Nie wiedzą, o co chodzi, nie rozumieją tego, ale poprzez te swoje odczucia nie pozwalają na zmianę. No i tutaj trzeba mieć dużo takiej uważności do siebie, w stosunku do siebie. Wiedzieć, jak reagować, nie powtarzać tych schematów i determinacji, żeby w tym wytrwać. Pozytywne
Niezmienne jest to, że jeśli zmieni się matka, ojciec, powiedzmy my, ludzie dorośli, to jest szansa, tak, że też naszym dzieciom będzie się lepiej żyło. Tak. Szczególnie jeśli dzieci są jeszcze młodociane. Tak, tak. Wtedy one są pod wpływem rodziców i zmiana rodziców bezpośrednio wpływa na dzieci. Gdy są już dorosłe, jest trudniej. Mhm. Bo mają swoje ugruntowane, tak, programy, schematy. Ale aczkolwiek, Małgosiu, i tak to wpływa, bo ja widzę po swojej rodzinie, że ja pierwsza stanęłam w moim rodzie, z rodziny, której pochodzę, przeciąć te nici tego, powiedzmy, ciężkiego losu i tak dalej. I tam córka też tam na ustawienia jeździła, więc wiesz, to jest widzialne i że dla tych wnuków to też, ale jest to widzialne już w rodzinie, że jest to przecinane, że nie jest to ani chorobowo, wiesz, ani tak, tak. Ja bym chciała jeszcze, żebyśmy zdążyły powiedzieć o tej istotnej rzeczy, jakie są te spory, konflikty, jakie to ciężkie. Ludzie nie mogą się pobrać z jakichś rodzin, bo jak Pawrak z Kalgulem, wiesz, nie, no to tak bardziej nie mogą ze sobą rozmawiać i ludzie się zakochują i oni nie mogą się pobrać, bo w tej rodzinie jest absolutny zakaz zbliżania się do tego w ogóle. Jak sobie z tym poradzić, kiedy już ktoś się dowiaduje, no bo ludzie często nie wiedzą, że takie brzemię, powiedzmy, wisi nad rodziną i próbują tworzyć związki i potem już widzą, bo przychodzą do mnie czy do ciebie i już zaczynają zauważać ten scenariusz. Jak do tego podejść, rozumiesz, albo może jak tak prosto mógłby taki człowiek to zobaczyć, oprócz tego, co ja wyliczyłam, nie? Że sytuacje się powtarzają, związki tak się zaczynają i kończą, tylko aktorzy zmieniają się na scenie. Co jest jeszcze takiego charakterystycznego w tych konfliktach i sporach? Bo według mnie też no, może dojść do śmierci, bo tam w tych konfliktach i sporach jest nienawiść, ogromny ładunek, choroby i tak dalej. To nie jest tak, że się pogniewają na siebie mama z córką albo ciotka z mamą, wiesz, rodziny, tak? To nie jest do końca tak. I jak to rozwiązać, jak to wytłumaczyć ludziom, że tak zwane fochy, dąsanie, obrażanie, nierozmawianie latami, bo i naście lat potrafią, do łoża śmierci potrafią, bo z takim czymś się spotykałam, rozmawiać. Jakby takim ludziom, wiesz, takie przesłanie, Małgosiu, dać, nie? Żeby jak to rozpoznać, jak oni mogą się z tego wyplątać, bo to jest bardzo ciężkie. To idzie, mówię, choroby nowotworowe, idą za tym wiele innych rzeczy. U dzieci jest to taki foch dziecięcy, ale przecież dzieci też nabywają tego swoich rodziców. Więc to jest powielane. Jeśli dziecko widzi, że matka z ojcem w ten sposób się zachowują, a znam też wiele takich sytuacji, w których rodzice nie odzywali się do siebie nawet kilka lat. Byli pod jednym dachem, mieli dzieci swoje i nie odzywali się do siebie. Tak, i dziecko się uczy. Tak, tak. I co to, to taki fok, ale taki codzienny fok, powiedzmy, taki, może niekoniecznie aż tak zaświadczony, że trwa całymi latami, ale taki codzienny fok, gdy ktoś, komuś się coś nie podoba w relacji z inną osobą i przestaje się odzywać, nie informując o tym, co się dzieje w tej relacji. Jak mu jest największym, powiedzmy, taki foch, jest największym formą agresji i autodestrukcji. Tak. Dlaczego tak jest? Bo to powoduje, że ta osoba, która jest nasłuchana, nie informuje tej drugiej osoby, do której ma o coś pretensje. Może ta osoba nie wie. I tak jakby jest otwarta, a tutaj energia tego powiedzmy tej agresji, bo to jest agresja, jakby jest skierowana
na tamtą osobę. I każda osoba może być nawet bardzo przyjaźnie i otwarcie skierowana do tej osoby na kochanej, ale i w związku z tym te ataki takie energetyczne no właśnie. Są takie mocno dotkliwe. I tutaj dopiero robią się takie niewypowiedzialne. No to, właśnie. Ale też często tak jest, że jeśli ktoś się nie odzywa, to równocześnie myśli. No, takie, myślowo. Myślowe takie właśnie informacje. A działa podobnie. Działa. Szczególnie właśnie, że jest to takie emocjonalne, nabudowane. Im bardziej nabudowane emocjonalnie, tym większą ma siłę. Tak. I co się wtedy dzieje? Jeśli ta osoba, która jest nasłuchana, kieruje to do jakiejś innej osoby i ma dzieci. No. Również wtedy nieświadomie bardzo uderza to dzieci. Bo takie emocje są jak bumerang. Tak, one tak. Owszem, docierają do tej osoby, do której są skierowane, ale równocześnie wracają. No. W związku z tym, że w systemie rodziny najbardziej wrażliwe są dzieci, najsłabsze, najbardziej wrażliwe są dzieci. Mm-hmm. To, co matka może, czy ojciec, ten rodzic dorosły, w jakiś sposób odeprze lub nie wszystko przyjmie, dzieci to wsiąka, totalnie nieświadomie. Wtedy dopiero pojawiają się różnego rodzaju problemy, choroby i takie życiowe niedogodności. Dzieci, które absolutnie nie zaginęły, ponoszą konsekwencje. Ponoszą konsekwencje i można by powiedzieć, że faktycznie spełnia się tutaj to takie biblijne. Dzieci ukarane za postępowanie rodziców. A więc, kochani, na zakończenie pamiętajcie, dobrze jest wyrażać jasno to, co się chce powiedzieć, bo foch to tak naprawdę wali, powiem brzydko, w nas i w tą drugą osobę i wszystkich, którzy są wkoło, bo jest to tak silna energia złości, wściekłości. Osoba, bo choleryk to przynajmniej wyjawi i wiadomo, o co chodzi, ale ten nafochany, tak zwana cicha woda, to on ma ten ładunek 50 razy co najmniej mocniejszy i zrobi więcej szkody swojemu żołądkowi, organizmowi i innym ludziom i to idzie tak, jak mówisz, dalej. Kochani, no dobrnęliśmy szczęśliwie, nie wiem jak to odsłuchamy później, wyszło, ale nie poddałyśmy się dzisiaj i audycja trwa, kto miał usłyszeć, ten usłyszał, bo ważne rzeczy były powiedziane, myślę, że jeszcze uda się dograć to bardziej i może przemedytować i zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, bo myśmy przed audycją dzisiaj dosyć długo rozmawiały i nie było problemu i nagle ja Małgosi nie słyszę, jak jest odcięcie i nie słychać, tak jakby ktoś nam przeszkadzał, żeby nie poprowadzić wam tej audycji, ale udało nam się poprowadzić, także dziękuję ci Małgosiu, dziękuję wszystkim słuchaczom i przepraszamy za jakość, jeżeli ten pogłos przeszkadzał, ale jak się wsłuchać, to bardzo cenne informacje. Dziękuję. Ja również dziękuję. Będę się starała po prostu zmieniać te tajniki tutaj z informatyki komputerowej, żeby przeciwdziałać temu. Okej, dziękuję, przepraszam za dzisiaj. Dziękuję.